Moi drodzy, jest długo wyczekiwany gość na antenie Radia Tobie FM. Jerzy Owsiak, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Witam serdecznie, panie Jurku. Witam Tobias bardzo, bardzo gorąco. Wiem, że poczekałeś na rozmowę, no ale mnóstwo rzeczy się dzieje, ale jak masz już teraz okazję, to w takim razie nie traćmy czasu, zasuwajmy. Szczególnie mi miło pana powitać po 2 latach ponownie na antenie Tobie FM, bo spotkaliśmy się po 25. finale orkiestry. Ład, 2 lata, Tobias. Nawet nie myślałem, że to minęło 2 lata, 25. finał, za moment będziemy mieli 28. finał. A jeżeli chodzi o 25, no to po 25 festiwalu już jesteśmy. Czyli 25, cyfra, liczba jest obok nas, bardzo ważna. Wiem, że byłeś na festiwalu 25. Jak twoje wrażenia? Jak zawsze fantastyczne, jak zawsze fantastyczne, zawsze wyjeżdżam stamtąd z głową pełną wrażeń, z mnóstwem fantastycznych ludzi spotykanych i te wspomnienia pozostają w człowieku przez cały rok. To jest bardzo ważne, Tobiasz, bo w sumie po to to robimy. Festiwal, jak sami wiecie, jest podziękowaniem za to, że ludzie grają, że jest zima, że jest mroźno. Ludzie poświęcają dla nas swój czas, swoje chęci, swoją energię, a my później chcemy im oddać tym, co robimy najlepiej, co potrafimy także już teraz robić fantastycznie, czyli cudownym koncertem. Tegoroczny 25. festiwal. Zapraszam wszystkich na swoją stronę facebookową, ponieważ na moim Facebooku dzielę się także tymi wrażeniami, nie tylko na moim, ale na orkiestrowym. A dzisiaj na przykład premierowo Renata Przemyk w utworze Wilk. Renata Przemyk, która grała na Akademii Sztuk Przepięknych, pierwszy raz premierowo na naszym festiwalu. Przepiękny koncert, koncert, który zarejestrowaliśmy. Także i do ciebie, to da się do wszystkich, którzy słuchają twojej audycji. Wszystko jest zarejestrowane, wszystko co się dzieje na scenie małej, dużej oraz na ASP. Te koncerty rejestrujemy. Super muzyka, nie tylko muzyka związana z muzyką rockową, ale także muzyka jazzowa, która ma się dobrze od kilku lat i nagle okazuje się, że mam mnóstwo fanów, że ludzie świetnie odbierają muzykę, wiedzą na czym to polega. I czy jest to godzina 15, kiedy gramy na dużej scenie, Tobiasz, czy jest to godzina 3 w nocy albo rano, jak to woli, kiedy swój koncert zaczyna grać Maciej Maleńczuk. Wszędzie tłumy ludzi w tym roku, wszędzie masa takiej niesamowitej chęci, aby uczestniczyć w każdym działaniu orkiestry. Cieszę się, że ty jesteś, że przyjeżdżają do nas ludzie, którzy mimo wszelkiego rodzaju kłopotów, które mają z poruszaniem się, przyjeżdżają do nas, ponieważ staramy się, żeby ten festiwal, jak tylko możemy, był dla was przyjazny, żebyście mogli poruszać się jak najbardziej swobodnie po tym terenie, który jest terenem dosyć trudnym, bo jest to wielka, ogromna albo ogromne łąki, trochę drogi asfaltowe, ale tylko troszeczkę. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi mogło korzystać z tego, że przyjeżdża do nas, aby szanowali nasze reguły i szanują. Jak podsumowujemy teraz festiwal, to muszę ci powiedzieć, że super wyszła nam akcja, zaraz będzie czysto, czyli sprzątamy po sobie. Super wyszły wszelkiego rodzaju prośby do ludzi, aby pilnowali siebie nawzajem. W tym ogromnym tłumie, ale liczymy, że było 750-800 tysięcy ludzi, którzy byli cały czas ze sobą. Ci ludzie byli niesamowicie zdyscyplinowani, taką dyscypliną orkiestrową, festiwalową, dbali o siebie, świetnie się bawili, bardzo się mocno bawili, a jednocześnie dbali, żeby im się nic nie stało. Jakieś śladowe ilości sytuacji podbramkowych,
zarejestrowany przez służby profesjonalne typu policja. To pokazuje, że ludzie chcą być ze sobą razem, że ludzie na sobie chcą polegać, że się dobrze tam czują. Także podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni, że 25. festiwal, tym razem Poland Rock Festival, mimo różnych trudności, odwołano nam pociągi, zorganizowaliśmy się sami, mieliśmy tam trochę jeszcze innych kłopotów takich, które nagle na nas spadły, ale wychodząc z założenia, że chcemy się po prostu dobrze czuć z tymi, którzy do nas przyjadą, wszystkie te trudności zostały pokonane, a jeżeli nawet gdzieś tam one były, to nie daliśmy po sobie znać, że to jest jakaś dolegliwość, jest coś z tym nie tak. Cztery sceny, Akademia Sztuk Przepięknych, mnóstwo działań organizacji pozarządowych, no taka ogromna lekcja edukacji, nasi goście na SP, przepiękni, bardzo mądrzy, których można było słuchać, bo to są mądre bardzo opowieści. Ja tylko wszystkim powiem, że to wszystko rejestrujemy. Jeżeli wyjdziecie na nasze strony internetowe naszej fundacji wosp.rg.pl, mnóstwo, niemal codziennie jakieś pojawiają się fantastyczne nagrania, relacje będą za SP. Można także obejrzeć to, co się działo w poprzednich latach. I tak jak ty masz swoje radio, my mamy swoje radio, a przecież nasza strona internetowa, która jest niezwykle żywa i to jest taka dokumentacja zdarzeń, które miały miejsce. Podsumowując, dziękuję bardzo wszystkim, którzy do nas przyjechali, którzy byli. Podziękuję wszystkim tym, którzy byli z tobą. Mogłem uściskać swoją mamę, mogłem uściskać siebie. Być może to było bardzo krótko, ale jak sam widziałeś, mnóstwo roboty, cały czas byliśmy na stanowisku. Panie Jurku, ja jestem tą osobą. Panie Jurku, kochany, ja to naprawdę bardzo doceniam. Każdy taki gest, chociaż najmniejszy, bardzo mocno doceniam, ponieważ zdaję sobie sprawę, jakie to jest obciążenie organizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mamy z mamą absolutnie pretensji, że to trwało tak krótko. Po prostu trwało tyle, ile mogło trwać, ile mogliśmy sobie pozwolić na dany moment. I za to... To dziękuję ci bardzo, to ja dziękuję ci bardzo, to bardzo mi to ulżyło, bo ja nieraz mam takie wyrzuty w sumie, bardzo dużo ludzi przyjeżdża do nas. Chcę przybić piątkę, chcę porozmawiać, chcę być razem z nami, staramy się być wszędzie, ale jeszcze raz, najważniejsze jest to, że dotarłeś, że byłeś i że jako dziennikarz jest to też dla nas ważne, abyś mówił o tym, abyś relacjonował. Ja dzisiaj w swoim Facebooku pisząc Przemek, przypomniałem sobie, że pierwsze festiwale miały bardzo złą pracę, często pisano o nas źle. Właśnie. Przez dziennikarzy muzycznych, których nawet tam nigdy nie widziałem na oczy. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Takie opinie są dla nas bardzo ważne. Właśnie chciałem pana zapytać o to, jako że to był 25. jubileuszowy Poland Rock Festival. Jak wyglądały początki? To jest pytanie i miłe, i łatwe, i trudne, bo to 25 lat temu, mówiąc najkrócej, zawsze porównujemy takie, mamy takie porównania. Pierwszy festiwal z drugim niewiele się różnił. Piąty z szóstym były podobne, dziesiąty z jedenastym, dwudziesty z dwudziestym pierwszym. Ale jak porównać pierwszy festiwal z tym, na którym ty byłeś w tym roku, to jest jakby się przesiąść z syreny Towos, wtuningowany, piękny samochód typu Ogure, ale wykonany przez najlepszą ekipę, która tuninguje samochody, nie wiem, w Los Angeles, z alufelgami, z cudownym nagłośnieniem, przepięknie pomalowany i wyglądający kosmicznie. To jest taka różnica. Nadal jest to samochód, nadal jest to festiwal, ale pierwszy festiwal nad Jeziorem Żarnowieckim, Trzymanowie. Scena była ukraińska, bo tylko tam można było zdobyć coś, co budowano z rusztowań budowlanych. A więc jak artyści schodzili ze sceny, to byli cali obsypani cementem, wapnem, bo na tych rusztowaniach były resztki budowlanki.
Nasze biuro mieściło się w jedynym pomieszczeniu zadaszonym. Był to taki wóz drzymały. Takie wozy może słuchacze pamiętają. Nie, już teraz takie, nie, one nie są takie, ale jeszcze parę lat temu stały takie wozy jako takie pomieszczenie pracownicze dla ludzi, którzy drogi budują, którzy coś robią. Był to taki wóz drzymały, śmigrący. Samym byliśmy szczęśliwi, że mamy jakiś dach na dół, że mamy jakikolwiek kawałek czegoś, gdzie możemy się schować, gdyby spadał deszcz, bo ten deszcz istotnie padał. Pierwszy festiwal, na który przyjechało wtedy prawie 30 tysięcy ludzi, z tego się uczyliśmy. Od razu było dobre nagłośnienie, ale światło potrafiło wypuścić snop iskier, bo nagle się coś zapaliło. Ale już na pierwszym festiwalu powiedzieliśmy, jak on ma wyglądać. Nie ma ogrodzeń, scena jest obudowana, bawimy się wszyscy razem. Wszyscy razem chcemy, aby ta zabawa była dla nas wszystkich miła. Artysta jest osobą najważniejszą. Nie kwestionujemy jego występu. Jeżeli nam się nie podoba, to połóżmy się na trawie dalej i po prostu czekajmy na artystę, który nam się podoba. I ten pierwszy festiwal był takim powiedzeniem, albo się zgadzacie z naszymi pomysłami na ten festiwal, a jeżeli wam one się nie podobają, to siedźcie w innym miejscu, nie musicie tutaj przyjeżdżać. Drugi festiwal już był taki zdecydowanym reakcją na to, potrafił nawet zatrzymać koncert, jeżeli gdzieś w publiczności była agresja, mieli jakieś pomysły, które były przeszkadzające dla wszystkich innych. I w ten sposób uczyliśmy się nawzajem. Uczyliśmy się na dwóch automatach telefonicznych, z których byliśmy dumni, że stoją na festiwalu. Dzisiaj już nie ma takich potrzeby. Pierwszy festiwal, gdzie byliśmy dumni, że mamy 10 stoisk z jedzeniem. Dzisiaj jest to teren, który musi dać sobie radę z prawie milionowym miastem. A więc wszystko to, co musimy zorganizować, musi wystarczyć na kilka dni. Ale już na pierwszym festiwalu przekonaliśmy Sanepid, że budujemy krany i pod tymi kranami sypiemy w żwir, kamienie większe, mniejsze i że to wystarczy. Bo tak zobaczyłem, jak to ludzie robią w Ameryce na Woodstock amerykańskim. Po dzień dzisiejszy zostało przyjęte, że ten stan rzeczy, czyli te krany takie obudowane, do których ludzie podchodzą, nie trzeba tam budować jakichś basenów, nie trzeba tego odprowadzać, to się samo filtruje i to zostało. Pokojowy patrol, 100 osób, dzisiaj 1300, 100 osób, ochotników, którzy przyjechali na mój apel radiowej audycji Brum w Trójce. 100 osób, mieli białe podkoszulki, nie wiem, co im szło do łba, żeby były białe, już po pół dniu, po paru godzinach były szare. Teraz mamy czerwone, jeszcze chyba trzy festiwale były białe koszulki. Artyści to byli przyjaciele, których znałem z Jarocina z festiwalu. Prowadziliśmy edycję 92-93 z Walterem Chełstowskim. Więc to były zespoły, to były apele, do których dzwoniłem, których pytałem, czy mogą przyjechać. I w ten sposób stworzyliśmy ten festiwal. Na polu przed sceną może było 100, może 150 samochodów. Dzisiaj przyjeżdża 120 tysięcy. To tak właśnie ten festiwal wyglądał. Ale od samego początku nie było biletów. Chcieliśmy, żeby ludzie przyjechali do nas, bawić się, żeby być ze sobą. Także sami to stworzyliśmy. Nikt nas nie uczył. Uczyliśmy się na własnych błędach. Dzisiaj nasz festiwal dostał mnóstwo nagród, także branży amerykańskiej, która stwierdziła, że jest to najbardziej kreatywny festiwal na świecie 3 lata temu, wręczając nam w Los Angeles piękną statuetkę, a startowaliśmy w kategorii wszystkich festiwali na świecie. Doceniono jego ducha, doceniono jego pomysł. My nie mówimy, że jesteśmy najlepszym festiwalem, bo są lepsze, mają lepszy line-up. Jesteśmy dumni z polskich festiwali, które są bardzo dobre. Open Air jest to festiwal z najwyższego topu, ale mówimy, jesteśmy najpiękniejszym festiwalem i tutaj uważam, że jesteśmy najpiękniejszym na świecie festiwalem, bo to tworzą ludzie, atmosfera, klimat. A na samym końcu zaczynaliśmy ucząc się, dzisiaj robimy go od strony technologicznej, absolutnie kosmicznie. A więc nawet momentami lepiej niż to robią festiwale inne na świecie. 800 punktów świetnych.
na głośnika jeden, na którym gra YouTube, selektywny dźwięk, linie opóźniające, cała internetowa transmisja ogromna, która idzie w świat, tak. Bo za nas na drugim końcu świata też. Także początki były, nie powiem, że trudne, bo od samego początku chcieliśmy to robić. Cieszyliśmy się, że to robimy. Po zakończeniu pierwszego festiwalu byliśmy mega szczęśliwi. Teraz widzimy, jak bardzo ten festiwal był inny, ale broń Boże, nigdy bym nie powiedział, że to była jakaś męczarnia. Świetnie się bawiliśmy. Ja muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dziś jest coś takiego jak transmisje internetowe, ponieważ my byliśmy z mamą przez kilka godzin, przez jeden dzień. Ale jak wróciliśmy do domu, mogliśmy cały festiwal oglądać w internecie. I czuliśmy się tak, jakbyśmy tam rzeczywiście byli. Ja nigdy nie zapomnę tegorocznego koncertu Agnieszki Chylińskiej. Co to był za koncert? Wow, ktoś mnie teraz bardzo sprawił ogromnym niespodziankiem, ponieważ koncert Agnieszki Chylińskiej, szanowni państwo i drodzy słuchacze, był zorganizowany po raz pierwszy. Zagrała na festiwalu. Ja Agnieszki nie znałem tak bardzo. Ja z Agnieszką parę razy gdzieś tam wymieniliśmy sobie cześć. I w tym roku spotkaliśmy się wcześniej i wtedy powiedzieliśmy sobie: dobrze, Agnieszka, zapraszamy ciebie na festiwal. Prawie do samego końca myślałem, że będzie grała na małej scenie. Mieliśmy dla niej niespodziankę, zaprosiliśmy ją na dużą scenę. I tu się okazało, że Agnieszka grała sobie wszystko. Moim zdaniem w karierze 25 festiwali ten koncert czuje się w takich wydarzeniach muzycznych, ale takich ogromnych wydarzeniach muzycznych, jak występ Professor Frage, jak Type of Negative, to takie koncerty ogromne, jak Prodigy, które tam nam zabawa ganiło trochę, ale to był naprawdę wielki, ogromny koncert. To jest koncert na poziomie najwyższej sztuki. Agnieszka dała z siebie wszystko, ale przede wszystkim zrobiła coś, co nie wszyscy potrafią, a więc rozmawiała z publicznością. Publiczność świetnie reagowała. Publiczność była cały czas proszona o udział. Nie wszyscy artyści to robią. Nie wszyscy artyści potrafią z tą publicznością bawić się, oddać jej głos. Artyści są spięci, trochę się może boją, czy ludzie zaśpiewają. A tu się okazało, że nawet przez pół minuty publiczność nie próżnowała. Pod kamerę to są koncerty boskie, to są koncerty Mistrzostwo Świata, ponieważ kamera wychwytuje zabawę ludzi. Ten ogromny, przeogromny tłum, niekończący się gdzieś na widnokręgu i artysta, który nie ukrywa swoich wzruszeń, nie chowa ich, nie próbuje być zimny i taki wystarszem. Ja takich artystów spotykam także na festiwalu, nie rozumie ich, dlaczego oni się tak zachowują, być może ich męczy albo spina trema. Agnieszka dała wszystko, obnażyła się, mówiła o swoich wzruszeniach, a jeszcze na końcu zaśpiewała bluesa dla nas, dla mnie, co było jeszcze bardziej zaskakujące, nie wiedziałem o tym, wzruszającym. Tak, świetny koncert, była tylko przez chwilę na festiwalu, powiedziała, że musi pędzić do dzieci. Szkoda, bo jeszcze by bardziej poczuła, jeszcze by bardziej poczuła, jak ludzie bardzo, bardzo ją cenią. Ale mamy nagrania, mamy płytę, na którą siedzimy. Płyta ukaże się jeszcze na początku grudnia. Miała być w przyszłym roku wydawana, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy pominąć tej wspaniałej okazji. Management Agnieszki się zgodził, więc wszystkie ręce na pokład. Montujemy ją teraz. Ja panu powiem, że ja muszę ją mieć. Dobrze, jeżeli ją musisz, to będziesz miał. Być pyta DVD, CD, a na początku przyszłego roku już takim naszym zwyczajem wydamy także płytę winylową. W tym samym roku, jeszcze w tym roku wydamy płytę Łydki Grubasa, a także Kwiat Jabłoni. Czyli niesamowita muzyka, ponad milion wejść u nas
Facebooku zespół złożony z rodzeństwa, które wygrało nasze, przeszło nasze eliminacje, a następnie wspaniale, cudownie zagrało z publicznością, która śpiewała, która znała. To także pokazuje, jak ogromny jest rozstrzał, jeśli chodzi o muzykę, o style muzyczne. A więc mamy i Majkę Jezowską, która zawładnęła małą sceną i wspaniale, wspaniale dała koncert, ale mamy także tak niesamowitych artystów właśnie jak Kwiat Jabłoni, jak Agnieszka Chylińska, która dała koncert, jak Kazi, który pierwszy raz był na festiwalu. Internet pomógł się to obejrzeć i to już jeszcze raz wspomnę. Bardzo się z tego cieszymy, bo sięgamy chętnie po wszystkie te technologie. Hubert, mój słuchacz pyta, jak było na koncercie Nocnej Zmiany Bluesa, bo pisał mi wcześniej, że dzięki Radiu Woodstock poznał zespół Nocna Zmiana Bluesa i pyta się także, co się stało z Radiem Woodstock? Nocna Zmiana Bluesa, oj, to było dawne, dawne, dawne lata, czyli Sławek Wierzcholski grał kilka razy na festiwalu. Blues to w ogóle jest rodzaj muzyki, której my szukamy. W tym roku chcieliśmy bardzo, żeby zagrał zespół Jam, ale dla nas niewyjaśnionych albo niezrozumiałych powodów zespół Jam postanowił swoje 20 czy 30-lecie obchodzić, a mógł to zrobić na festiwalu, nie obchodził u nas. Planowaliśmy go, że po Ziggy Marleyu zaśpiewa Jam. Nie dogadaliśmy się, zaśpiewał zespół ze Stanów Zjednoczonych, Black Stone Cherry, świetna, absolutnie rock'n'rollowa kapera. Szukamy bluesa. Blues jest poszukiwany, jakkolwiek z polskich kapel, powiem może brutalnie, ale to nic takiego nie szokuje nas, nic takiego nie ma odkrywczego, co byśmy chcieli zaprezentować, pokazać. Szukamy takich zespołów. Vintage Trouble był taki zespół z Ameryki chyba 2 lata temu, który bluesowo grał coś na skraju bluesa i rock'n'rolla i to wyglądało świetnie. Ale jeżeli chodzi o radio, to jest radio, które działa u nas w internecie. To radio świetnie idzie podczas festiwalu. Później to radio w ciągu roku ma taki swój bieg, albo ktoś siedzi przy tym i to robi, albo ktoś nie ma na to czasu. Nawet mi trudno powiedzieć, czy w tym momencie ono funkcjonuje, czy nie. Ale internet rządzi, szanowni państwo, drodzy słuchacze. Wchodźcie na nasze strony internetowe, tam jest mnóstwo muzyki, mnóstwo. Tam można klikać i tylko lecieć po tej muzyce, a więc można znaleźć coś dla siebie, bo jest tego mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ja muszę panu powiedzieć, że jest na festiwalu, a propos artystów, taka jedna rzecz, która mnie zawsze, zawsze urzeka. Jako, że po każdym koncercie wychodzi pan na scenę i prosi publiczność, aby zaśpiewali dla tego zespołu 100 lat. No chyba takiego zwyczaju nie ma żaden festiwal. Mało tego, prawie żaden festiwal nie ma swojego takiego frontmana, który by go prowadził. Festiwal robią korporacje, robią ludzie, robią pomysłodawcy, którzy wymyślają festiwal, na czym niego prowadzą. Ale proszę pamiętać, że zazwyczaj to oni są tymi, którzy odpowiadają za festiwal, za stronę techniczną, za stronę artystyczną, nieraz wynajmują, kontraktują kogoś, kto prowadzi ten festiwal. Zazwyczaj tych prowadzących nie ma. Zazwyczaj na festiwalu kapela zaczyna grać, kończy i na drugiej scenie zaczyna grać kolejna kapela. W związku z tym musisz od tej sceny odejść, idziesz dalej. Bywa, że gdy się coś dzieje na festiwalu,
i potrzeba jakiejś uwagi, potrzeba puścić jakąś informację przez głośniki, to ludzie nie bardzo wiedzą, kto do nich mówi, ponieważ ta osoba jest im nieznana, co jest w pewnym sensie, kiedy no są sytuacje podbramkowe, minusową historią. I my od samego początku, ja jestem tym kimś, kto ten festiwal prowadzi, jestem tym kimś, kto przy tym festiwalu jest, jestem tym kimś, który ten festiwal jakby czuwa nad nim. Od wielu lat już tak się zrobiło, nie od samego początku, ale od wielu lat, że na końcu koncertu śpiewamy 100 lat. I proszę sobie wyobrazić, że kapele ze świata są mega zdziwione, mimo że im piszemy, mówimy im przed koncertem, słuchajcie, jak przyjdziecie do nas na końcu koncertu, nie uciekajcie, nie wylatujcie, nie biegnijcie nigdzie, bo chcemy wam zaśpiewać 100 lat i jeszcze zrobić wam zdjęcie. I muszę ci powiedzieć, że mimo że one mówią tak, oczywiście będziemy, to w 50% musimy ich łapać. Wracajcie, wstawajcie. A najpiękniejsze zauważyłem było to. No właśnie, a najpiękniejsze było to, że kiedy Skanka Nancy w tym roku grało i Skin, czyli wokalistka, obchodziła swoje urodziny, to na urodzinach i tak jakby na zakończenie zrobiliśmy jej przepiękny pokaz konfeti, nie wiedziała o tym, i zaśpiewaliśmy jej 100 lat. I ona później w wywiadzie dla jednej z dużych gazet angielskich powiedziała bardzo ważną rzecz. Myślałam, że cały świat ma jedną ujednoliconą pieśń. Happy birthday to you. Okazuje się, że nie. Polacy mają jakąś swoją pieśń, którą mi odśpiewali, a mało tego, nie, że to nie było nawet tylko 100 lat, ale jeszcze oczywiście było polskie a to z nami nie wypije i tak dalej. A więc to robi wrażenie, jest to super historia. Na małej scenie zauważyłem, że prowadzący na małej scenie też przyjął ten zwyczaj, a więc też jest taki okrzyk. No to 100 lat dla wszystkich i te 100 lat śpiewamy. Churalnie, robi to super wrażenie, super zdjęcia. Zauważyłem także, że chyba prowadziliśmy zwyczaj na wielu festiwalach krajowych i światowych, że kapele się odwracają i robią foty z publicznością. Kiedyś tego nie było, a myślę, że kapele to przeniosły także w świat, te, które u nas grają ze świata, odwracają się, robią te foty, są zachwycone, bo rzadko kiedy, albo nawet nigdy nie miały możliwości zagrać dla tak ogromnej publiczności. 100 lat jest ważnym elementem, fajnie, że to zauważyłeś. A czy był jakiś taki zespół, który zaprosiliście i na przykład nie byliście w stanie spełnić ich wymagań? Jeszcze raz zapytaj mnie. Czy był jakiś taki zespół, który zaprosiliście i nie byliście w stanie spełnić ich wymagań? Nie. Jeżeli chodzi o zespoły, mają wymagania momentami szalone, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą sferę jedzeniową, ma się znaleźć oni w kontenerach, a więc woda ze wschodnich stoków Alp, i powoli, bez spinki, przekonujemy ich, że nasza nałęczowianka jest tak samo bardzo dobra, że nasze piwo jest bardzo dobre, i nagle później okazuje się, że kiedy wyjeżdżają, to czyszczą kontener do zera, więc zabierają ze sobą całe nasze jedzenie, bo bardzo im smakuje. Nie, nigdy tak nie było. Mało tego, zespoły mają takie wymagania, że chcą coś postawić za sobą, chcą coś rozwiesić, chcą zrobić tak zwaną zastawkę, jak my to nazywamy, jakiś dekor. A my wiemy, że ta scena jest tak ogromna, że te ich dekory później giną. Oni tam stawiają nam takie warunki, a my im grzecznie tłumaczymy, słuchajcie, uwierzcie mi, że to wszystko będzie malutkie, chyba że macie ogromne. W tym roku profesor Frey przygotował wielkie tkaniny, które zdały egzamin. Zazwyczaj przyjeżdżałem z takimi trochę klubowymi albo na mniejsze koncerty dekoracjami. Mają wymagania, jeżeli chodzi o światło, ale my także mamy wymagania bardzo mocne. Nie można przyciemniać światła dla publiczności, ona musi być oświetlona dla bezpieczeństwa, ale także dla pięknego obrazka, żeby ona ciągle była. Często świetlik zespołu by to wszystko
wygasił i często no ma taki syndrom trochę grania w sali, w związku z tym buduje atmosferę na różnych przysiemieniach, niż zrobić takie rockowe granie. Jedni to potrafią, inni nie. I to, prawdę mówiąc, aż takich wymagań nie było. Zespół Prodigy, który do nas przyjechał, zażądał barierek i to było pierwszy i ostatni raz. Ulegliśmy, już więcej nie ulegniemy. Są zespoły, które rozmawiają z nami, negocjujemy i w pewnym momencie mówią o tym, że nie zagrają bez barierek i wtedy dziękujemy, próbujemy im tłumaczyć, że barierki to jest niebezpiecznie, bez barierek jest właśnie bezpiecznie. Albo ich przekonujemy, a jeżeli nie przekonujemy, jakby nie boksujemy się, uciekamy dalej. Na szczęście na dzień dzisiejszy jakby nawet i fama opowieści między kapelami, a na końcu wykaz sprzętu, jakim dysponujemy, no natychmiast często wręcz im odbiera mowę, aha, czyli takie graty rewelacyjne. Jeżeli się coś psuje, w 95% jest to sprzęt przywieziony przez muzyków. To oni przywożą gitary, które gdzieś mają przetworniki rozwalone, to oni przywożą konsolety, które są, które robią spięcie albo coś się dzieje. Staramy się to naprawić na miejscu i w zgodzie się rozstać, dzięki czemu festiwal po prostu nie miał nigdy z tego powodu jakiejś przestoju, wyrwy, spięcia. To wszystko robimy migiem, bo mamy super załogę. Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ w tym roku na ASP odbyła się przed rozpoczęciem festiwalu debata pod tytułem Hejt mi nie gra z Rzecznikiem Praw Obywatelskich z Adamem Bodnarem i z udziałem pana. Chciałem się zapytać, czy jest pan z tej debaty zadowolony? Czy według pana udało się tym młodym ludziom wyjaśnić, czym jest tak naprawdę hejt, bo wie pan co, ja obserwując to wszystko, co się dzieje, mam takie wrażenie, że jesteśmy trochę przewrażliwieni na punkcie hejtu, na punkcie obrażania się, że co niektórzy naprawdę nie wiedzą, co to znaczy hejt, co to znaczy prawdziwe obrażanie się, że obrażają się z byle pierdoły dosłownie. Masz rację, bardzo dobrze, że to mówisz. O istotnie jest, po pierwsze, no już tam jakby nie potrafimy tego rozróżnić i trochę brniemy w takim biciu piany. A jeżeli chodzi, czy jestem zadowolony, czy nie, to powiem tak. Nie do końca jest to skuteczne w tym miejscu, ponieważ mam uczucie, że ci ludzie, którzy nas słuchają, istotnie nie posługują się w swoim życiu na co dzień hejtem. Jeżeli teraz ja i ty obserwujemy debatę polityczną przedwyborczą, to słyszę, jeżeli chodzi o hejt, jeżeli mogę to rozróżnić, mowę nienawiści, a na samym końcu mowę taką pełną złości, pełną focha, to wychodzi ona od bardzo dorosłych, czyli od polityków. To oni teraz wiodą prym w takiej dyskusji, w takim nakręcaniu się wzajemnym. Mam uczucie, że ludzie młodzi szukają więcej w tym żartobliwych memów, potrafią to jakoś podsumować, spuentować. I ci, którzy nas słuchali na festiwalu, to są ci ludzie, co do których no mam takie, być może to jest za dużo powiedziane, ale zaufanie, że to nie jest to źródło hejtu. My powinniśmy tą debatę mieć w Sejmie na przykład i przymusić albo wymusić, żeby nikt nie opuścił sali i żeby słuchał, i żeby nikt nie patrzył w telefon, tylko żeby słuchał nas, co my mówimy. Czyli to jest tak, jakby mówić o kryzysie wolontariatu,
podczas finału, jakby mówić o kryzysie muzyki, albo że rządzi nami muzyka disco polo na festiwalu, kiedy widzimy, że on ma się dobrze, kiedy widzimy, że wolontariat ma się dobrze. Tam ludzie nie hejtują. Tak jak sam widziałeś, ludzie są uprzejmi, mili. W związku z tym dobrze, że to się odbywa, dobrze, że się o tym mówi, dobrze, że Adam Bodnar swoim autorytetem, stanowiskiem jest razem z nami jako urzędnik państwowy, jest tutaj nieprzejednany. Tu Adam Bodnar tak sam powiedział, gdybym ja też złamał prawo albo złamał obyczaje w tej sferze, to też by mnie skrytykował. W związku z czym dobrze, że on jest, dobrze, że ludzie o tym mówią, dobrze, że nie zapominamy. I to trzeba zrobić taki kamyczek do kamyczka, step by step, powolutku, krok po kroczku, nie zmienimy się, wiesz, ani dzisiaj, ani jutro. My potrzebujemy takich momentów jak finał, że nagle wszyscy są ze sobą i nie czujesz jakiegoś atmosfery hejtu. Czujesz, że wszyscy są serdeczni. Tak. Na festiwalu wszyscy są serdeczni. Więc fajnie, że to jest. Fajnie, że możemy się do tego odwołać, że możemy o tym mówić, ale także dobrze jest, kiedy będziemy mieli dystans. Kiedy potrafimy powiedzieć, że życzę pani światy, żeby pani poczuła wiatr we włosach, to jest ten serdeczność, a nie hejt, jak ktoś próbuje mi mówić. To nie jest hejt. Hejt byłby, gdybym się z tego naśmiewał, gdybym powiedział, że nigdy pani nie poczuje tego i nigdy nie ma w ogóle możliwości, bo pani jest taka, siaka, owaka. A to jest wręcz rozmowa, w której bym chciał, żeby ktoś powiedział, rozmawiajmy tak ze sobą, rozmawiajmy politycy z politykami, o jakże bym chciał, żebyś tak naprawdę był, poczuł zwariowane zawirowanie w głowie, a może ci potrzeba seksu i czy to jest obraźliwe, czy to wskazuje na to, że jeżeli potrzeba komuś seksu, to czy on go nie ma, jest nieudolny, jest nieudacznik, jest słaby. Nie, a ja się boksuję, ale próbuję też jakby mówić o tym, rozwiązywać te problemy. Dobrze, że to zauważyłeś, fajnie, robimy to konsekwentnie, będziemy o tym mówili na finale, przy każdej okazji o tym mówimy, sam to wspomniałeś. Nawet w programie Top Model wystąpiłem przed wakacjami, ten program będzie emitowany jakoś teraz na jesieni, gdzie także mówimy hejt nie gra, super na czasie, wybory, które są strasznie Ja panu powiem, że ja na przykład ostatnio, może nie w takim stopniu jak pan chociażby, ale też spotkałem się z jakimś pewnego rodzaju hejtem, może nie bezpośrednio do mojej osoby, ale podam panu taki przykład. Bo ostatnio pokazałem się na konwencji wyborczej Lewicy Roberta Biedronia i miałem tam przemówienie. I odezwał się do mnie na Facebooku jeden chłopak, który napisał do mnie: ty trzymasz z Robertem Biedroniem tym pedałem. Pedałem dosłownie. Robert Biedroń został nazwany przez tego człowieka pedałem. Ja mu odpisałem: szanujmy się, dobra? Szanujmy się. To, że ty masz inne poglądy, popierasz pana Kaczyńskiego, okej. Jeśli twierdzisz, że obraziłem pana Kaczyńskiego, wyrażając swoje zdanie na temat modelu rodziny, bo tam wyraziłem swoje zdanie, że według mnie prawdziwy model rodziny to nie jest jedna kobieta, jeden mężczyzna i dziecko. Przykładem jest też moja rodzina. Mieszkamy razem z mamą we dwójkę w jednym domu. I zadałem pytanie, czy to już nie jest prawdziwa rodzina? I dla kogoś takiego jak ten chłopak to było obrażenie pana Kaczyńskiego. A jeszcze wcześniej, nazywając Roberta Biedronia pedałem, myślę, że to było dużo bardziej
obrażenie niż niezgodzenie się z poglądami pana Kaczyńskiego. Mam wrażenie, że dziś wyrażanie głośno swojego zdania, tak jak robi to pan czy ja, jest traktowane jako hejt, jako wariactwo. To są w ogóle mylone pojęcia. Ale Tobiasz, powiem ci tylko jedno, kończąc dyskusję, że wsiadaj zawsze do samochodu, który ma przegląd, wsiadaj zawsze do samochodu, w którym działają hamulce i w którym działa normalnie silnik. Rozmawiaj z ludźmi, którzy prezentują standard rozmowy, który ty akceptujesz. Dlatego jeżeli ktoś coś takiego pisze, używając właśnie takich sformułowań, ze spokojem, naprawdę, nie przejmując się, bo to szkoda na to czasu, wyrzucaj to. Nawet nie dyskutuj z osobą, nawet nie próbuj z tym walczyć, wyjaśniać. Okay. Nie, to jest tak, jakbyś stawał przed samochodem, który ma napisane, że tu wszystko nie działa, a ty próbujesz siedzieć, bo wtedy powodujesz wypadek. Rozmawiając z takimi ludźmi, próbując się z nimi boksować, wchodzisz w jego zepsuty samochód, w jego zepsute życie. Rozmawiaj z ludźmi i staraj się, tak jak ja to robię, dyskutować z kimś, kto mówi, wie pan co, pan teraz mówi, krytykuje służbę zdrowia, a jakoś nie pamiętam, żeby pan to robił za PO. Więc na takie diktum ja mówię, no to się pan nie myli. Robiłem to za czasów PO, właśnie w sprawach pogotowia ratunkowego, świątecznej pomocy. Trzeba wiedzieć, że takie rzeczy robiłem, żeby prowadzić dyskusję, ale odpowiadam grzecznie, bo ktoś mnie grzecznie o to pyta. Jeżeli ktoś by tutaj dodawał inwektywy, w ogóle się tym nie przyjmuję, wyrzucam. To oczywiście może zaboleć, ale darować sobie trzeba, nawet nie wchodzić w to. Pamiętaj, jeżeli masz ochotę wystąpić na konwencji jakiejkolwiek, jeżeli dla mnie jest to konwencja nie partii faszystowskiej, to jesteś. Jeżeli będziesz się przyjmował takim głosem, który używa sformułowanie pedał, no to tracisz energię, tracisz czas niepotrzebnie, wyrzuć to sobie w ogóle z głowy, trzymaj się za to, które masz i już. I to jest, jeżeli mówimy o hejcie, to jakby warto uczulić ludzi, żeby tego nie robili, bo to boli, bo to jest bolesne dla drugiej osoby. Pan wie o tym najlepiej, prawda? Jak można boleć. No i dlatego się tego nauczyłem. Dlatego ci radzę, bo się tego nauczyłem. Bo to oczywiście przeszło i także przeze mnie i cały czas przechodzi, cały czas ktoś lubi mi tam coś dołożyć. Ale pamiętajmy, że robiąc coś, na końcu się liczą efekty. A więc nasłuchałem się dużo na temat, że robimy festiwal dla gawiedzi, że robimy festiwal słaby artystycznie, że ten festiwal to jest po prostu mało miasteczkowy. No i na końcu mamy 25. festiwal, gdzie Renata Przemyk śpiewa na ASP przepiękny koncert, a Agnieszka Chylińska robi po prostu historię wokalistyki czy występu artystycznego, można powiedzieć dekady, a może paru dekad, bo to jest na równi z czymś wielkim. Ponieważ robisz coś i na końcu ten efekt przychodzi. Jeżeli jesteś konsekwentny tym, to przychodzi. Jeżeli konsekwentnie zbieramy pieniądze, to mimo, że telewizja nas porzuciła, że teraz jakby cały ten państwowy cykl, który powinien o nas dbać, bo my wzmacniamy państwo, odsuną się od nas, robimy swoje i robimy to najlepiej, jak możemy. Nie dziergamy tego, nie robimy tego siermiężnie, robimy to najlepiej i to powinno nas trzymać na duchu. Tego się powinniśmy właśnie trzymać, nie tracić czasu na boksowanie się, czyli kopanie z koniem. To jest kompletnie niepotrzebne. Tobiasz robi swoją robotę, robi się dobrze, robi się ciekawie, skupiaj się na tym, żeby ludziom przekazywać dobre fluidy, rozmawiać o dobrych rzeczach, pomysłach, powiedzieć im, jak dojechać na festiwal, to ja wam powiem ze swojej pozycji, jak tam się najlepiej wybrać, jaką drogę wybrać, z kim jechać, jakie są rzeczy trudne, a jakie są przyjemne. O tym mówimy, chrzanić tych, którzy mają do ciebie pretensje, że wystąpiłeś na konwencji. To nie on ci będzie wskazywał, co masz robić. To ty wiesz sobie, co masz robić. Jak będziesz robił rzeczy złe, sam poczujesz, że jest coś nie halo. A jak robisz swoje i wiesz, że jesteś w
tym pewny, to rób to wiesz, nie ma dwóch zdań. Tak. Ostatnie pytanie, panie Jurku, na koniec. Słucham. Tak ogólnie. Na czym polega według pana tak najbardziej fenomen Poland Rock Festiwalu? Co powoduje, że coraz więcej ludzi przyjeżdża na ten festiwal? To jest tak, że fenomen festiwalu głównie polega na ludziach, głównie polega na atmosferze. A więc kuriozalnie, im bardziej jest dziwnie w naszym otoczeniu, im bardziej jest niezrozumiale, im bardziej czujemy się, że wiele naszych postępowań nie jest akceptowanych, jest wytykanych palcami. Im bardziej czujemy, że nasz styl życia, jaki preferujemy, styl życia otwarty, trafia na jakieś bariery, trafia na niezrozumiałe, na bardzo niezrozumiałe ograniczenia, na bardzo niezrozumiałe komentarze, a nawet wrogość, tym bardziej ciągnie nas do miejsc, gdzie możemy nasze zachowania skonfrontować z innymi ludźmi i zobaczyć, że one są świetnie przyjmowane, że ludzie się z tym czują fantastycznie. Jakbyś się przyjrzał polskim ulicom, a następnie byś się przyjrzał ulicy w Londynie, ulicy w Paryżu, ulicy w Nowym Jorku, to byś zobaczył, jaka ogromna dzisiaj jest różnica między tymi ulicami, gdzie w Nowym Jorku możesz spotkać ludzi poprzebieranych najróżniej, ubranych najróżniej, że w Londynie zobaczysz ludzi, którzy mają na sobie, co im się tylko żywnie zamarzy, bo przez pół minuty nie myślą, że się skonfrontują wręcz werbalną jakąś sytuacją, że ktoś komuś powie, mnie się to nie podoba, a następnie użyje rąk, żebyś to jeszcze wytłumaczyć. W związku z tym ludzie pragną miejsc, gdzie są akceptowani, gdzie się czują ciepło. Ludzie pragną przeżyć kilka dni, uśmiechając się do innych. Ludzie pragną założyć sobie na głowę połówkę arbuza i nagle poczuć, że nikomu to nie przeszkadza. Nikt się za to nie będzie wytykał palcami, nie będzie ci mówił, że świrujesz. A na końcu ludzie także czują, że współtworzą ten festiwal, że my, twórcy tego festiwalu, mówimy im, robimy to razem. Jak coś skrzanicie, nie robimy więcej festiwalu. Ludziom potrzeba jest identyfikacji przy projekcie. Ludziom potrzeba jest powiedzenia nie tylko jesteście najpiękniejszą publicznością na świecie, bo ja to słyszę na każdym koncercie, w każdym miejscu, jest to takie trochę oko puszane do publiczności. Ale ludzie wierzą w to, kiedy im mówimy tak, jesteście super publiką, czy ten festiwal, razem z wami możemy to zrobić, bo to wy sprzątacie po nim, to wy nie przyjeżdżacie tu z narkotykami, to wy nie bierzecie się za łby, tylko tworzycie razem z nami ten piękny obrazek. To jest ten fenomen. Mówimy ludzkim językiem, mówimy ludziom, to my wybieramy tę muzę. Będzie subiektywna. Mało tego, mówiłem im w tym roku, jak masz przyjechać, namęczyć się, nie wiadomo jak tam dojechać, słuchać przedziwnej muzyki, słuchać przedziwnych osób, to może zostań w domu, może sobie znajdź jakąś ekipę, włącz internet, wreszcie go wyłączysz, napij się napoju, spędź ten czas inaczej. A ludzie po audycji mi mówili, ty właśnie mnie przekonałeś, jadę. A więc nie musimy nic mamić, nie puszczamy oka, nie mówimy ludziom, że pojadą na festiwal, na którym grają najlepsi. Dla nas, to jest subiektywna ocena, to są dla nas najlepsi, ale wy nie musicie tak uważać. I okazuje się, że traktując publikę poważnie, to im dajemy. A na końcu są to nasze wyobrażenia o takim masowym spektaklu. To są moje i naszej ekipy grafiki, to są nasze kolory, to jest nasza scena, to są nasze pomysły, to są nasze wizje, jak ten czas masz w tym wielkim mieście spędzić. I okazuje się, że ludzie to przyjmują. Mówią tak, do niczego mnie nie zmuszasz, nic mi nie wmawiasz, zostawiasz mnie na końcu ocenę tego przedsięwzięcia. I 120 tysięcy samochodów wyjeżdża, przyjeżdża przez kilka dni, a wyjeżdża jednego dnia i nikt nie ma focha, że stoi
w 7-godzinnym korku. To jest właśnie ten fenomen naszego festiwalu. Tobiasz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Super jeszcze raz, że byłeś. Zapraszam Ciebie na finał. Po finale znowu pogadamy. Zobaczymy, jak finał pójdzie. Ja przypominam, 12 stycznia gramy po raz 28, a 7 października ogłosimy temat finału, na który będziemy zbierali pieniądze. Bądźcie razem z nami, bawcie się. Służba zdrowia z mojego punktu widzenia jest w bardzo, bardzo złym stanie. Chodzi o system, chodzi także o sprzęt. Mimo że rządzący są w dobrej kondycji i w dobrych opowieściach, no moje zdanie jest przeciwne, inne. Ale robimy, nie bijemy piany, gramy, bądź z nami, pozdrów mamę, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Super, że porozmawialiśmy i wpadaj do nas na finał. A ja pozwolę sobie w Pana obecności, słuchaczy, zaprosić na moją jutrzejszą rozmowę, ponieważ moim gościem będzie Łukasz Mrozu Mróz. Super. Bardzo gratuluję Tobie w ogóle wytrwałości. Świetnie, że prowadzisz to radio, że ściskawa dużo i tylko nie wprowadzaj abonamentu, bo wtedy nie będziemy płacili, nie będziemy prowadzić. Rób to za darmo. Absolutnie nie biorę przykładu z telewizji publicznej. Wiem o tym, wiem o tym. Pozdrawiam serdecznie Tobiasz, pozdrawiam słuchaczy bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję za rozmowę. Trzymaj się, siema i jeszcze raz ukłony dla mamy. Ukłony dla Ciebie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dzięki bardzo, do usłyszenia. A już teraz muzycznie. Nocny kochanek. Poland Rock Festival 2018. A w międzyczasie zaproszę Was na jutrzejsze spotkanie. Do radia.